25 czerwca. Śmiertelna pułapka zwana chciwością. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Pierwszy list do Tymoteusza 6:9. Chciwość może na zawsze zniszczyć duszę w piekle. Powodem, dla którego jestem pewien, że to zniszczenie nie jest jakimś tymczasowym finansowym fiaskiem, lecz ostatecznym zniszczeniem w piekle, są słowa Pawła 3 wersety później, w 1 Tymoteusza 6:12. Mówi on, że pożądaniu trzeba przeciwstawiać się, tocząc bój wiary. Następnie dodaje: uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie. Tym, co znajduje się na szali, w ucieczce przed chciwością i w walce o zadowolenie przez wiarę w przyszłą łaskę, jest żywot wieczny. Tak więc, gdy Paweł mówi w liście do Tymoteusza 6:9, że pragnienie bycia bogatym doprowadza ludzi do ruiny, to nie mówi, że chciwość może zepsuć twoje małżeństwo czy twój biznes, choć oczywiście może. Ale mówi on, że chciwość może zepsuć twoją wieczność. Albo, jak mówi na końcu pierwszego listu do Tymoteusza 6:10. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Dosłownie, wbili się sami w przeróżne cierpienia. W Biblii Bóg dołożył wiele starań, aby nas miłosiernie ostrzec, że bałwochwalstwo chciwości jest sytuacją, w której nie ma wygranych. Jest ślepym zaułkiem w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jest podstępem i śmiertelną pułapką. Dlatego też moim słowem dla ciebie jest słowo z pierwszego listu do Tymoteusza 6:11. Uciekaj od tego rodzaju rzeczy. Gdy widzisz, że nadchodzi, w reklamie telewizyjnej, katalogu świątecznym, czy wyskakującym okienku w internecie, czy w zakupie sąsiada, uciekaj przed nim tak, jakbyś uciekał przed ryczącym, wygłodniałym lwem, który uciekł z zoo. Uchwyć się żywota wiecznego.